Jak sobie poradzić z tym, że klient może do ciebie powiedzieć przykre rzeczy? Na przykład, a weź pan spierdalaj z tą swoją ofertą. Jak zabolało. Jak zabolało. Dlaczego? Dlatego, że wzięliśmy to personalnie. On coś powiedział, co mnie zraniło. A tak naprawdę, żeby sobie poradzić w tej sytuacji z klientem, to najpierw trzeba sobie poradzić ze sobą. Taka jest zasada. Najpierw ze sobą. W skrajnym przypadku, nawet jak klient powie spierdalaj, to możesz czuć radość na myśl o zbliżającej się podróży, jeżeli to dobrze przepracujesz. Jak to przepracować? Po pierwsze, zmień interpretację. Czyli musisz sobie pozwolić na moment zatrzymania po tym, co usłyszysz, co jest bolesne, i na nowo zinterpretować co się stało. Co się stało? Klient wylał swój ból, swoją biedę, coś, co mu doskwiera. Być może ktoś go oszukał w życiu, być może coś na niego spadło. Życie nie rozdaje sprawiedliwie, więc jak on mówi przykre rzeczy do ciebie, to dlatego, że ma problem ze sobą. Jeżeli tak na to spojrzysz, to możesz nawet współczucie poczuć do klienta, a nie złość. Czyli klient mówi, a weź pan spierdalaj, a ty sobie myślisz, Jezu, jaki on poraniony, jak on musiał dostać w życiu po dupie. I rodzi ci się współczucie i mówisz do klienta już dobrze, jestem przy panu. Albo on mówi, no już, wypadł, a ty mówisz najpierw pana przytulę. No tak czy inaczej, nawet jeżeli tutaj się nie uda z nim coś działać, no to zaraz będziesz miał siły na następne działanie, bo jeżeli interpretujesz tak, że cię to rani, no to nie masz siły na spotkanie z kolejnym klientem. Tak samo jest z obrażaniem się. To, żeby ciebie obrazić, to ty musisz się zgodzić na to, żeby cię obrazić. To znaczy, ktoś cię może próbować obrazić, może mówić na ciebie różne rzeczy, a to ty decydujesz, czy czujesz się obrażony. Do mnie ktoś powie, ty Fagasie, ja powiem, nie Fagasie, tylko Balasie na przykład, albo na odwrót. Popatrzcie, że jeżeli znasz swoją wartość, to możesz nawet się bawić tym, co ludzie mówią i nic się nie musi dotykać. Cały mechanizm tłumaczę żonie, bo żona mówi do mnie, Adam, denerwujesz mnie. Ja mówię, kochanie, to nie ja cię denerwuję, to ty się denerwujesz tym, co ja mówię. Dlatego, że to, co ja mówię, zinterpretowałaś w taki sposób, że poczułaś zdenerwowanie. Jakbyś zinterpretowała zgodnie z moją intencją, to byś może nawet radość poczuła. Ona się patrzy na mnie i mówi, teraz to mnie wkurwiasz. Także z żoną nie pójdzie, ale z samym sobą pójdzie i dlatego pójdzie później też z żoną. Skąd już to nagrywanie? Dobra, już dobra. Głupoty gada.